Dlatego tak, kostka została rozebrana, piny zostały wyciągnięte, jeden pin został wymieniony. Niestety są to takie troszkę jednorazowe piny. Ciężko, jak je wyciągniecie, to ciężko je później włożyć, bo tam są to takie ząbki, które się łamią. Ale generalnie tylko dlatego, że staram się zawsze jakoś naprawić auto, a nie tylko wymieniać. A propos wymieniaczy, generalnie to nie jest tak, że mechanicy tylko wymieniają, bo żeby znaleźć taki kabelek, takie uszkodzenie, trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu, tak? Za ten czas bardzo często ludzie po prostu nie chcą płacić. Wymiana mechatroniki to są grube pieniądze, a zawsze ktoś lepiej woli zapłacić za coś, co zostało wymienione, bo tak jest niby łatwiej, tak? Dogadujecie się z klientem, nie wiem, wymiana mechatroniki, coś tam, robicie jakiś kosztorys i za to klient płaci. Ciężko określić, ile będzie diagnostyka kosztować, ile będzie kosztować sprawdzanie tego auta, tak? Bo to, że nie macie zasilania na jednym pinie, no to trzeba po prostu posprawdzać, tak? To jest czas, to są robocze godziny. Za to niestety ludzie nie chcą płacić, bo w tym wypadku ja naprawiłem auto, auto już pojechało, tak? Więc można określić mniej więcej, ile czasu poszło, można wycenić tą naprawę, klient zapłaci. Ale może być tak, że spędzicie na przykład, nie wiem, 10-20 godzin przy aucie i nie naprawicie tego auta, tak? I za to klient nie chce zapłacić, a jakaś praca została wykonana, więc ja wiem, że dużo ludzi mówi wymieniacze, ale wymieniacze tak naprawdę wymieniają i mają gdzieś, tak? Wypychają auto, jak nie chodzi. Nie wiem, jak to się tam odbywa później w rozliczeniach. Ja staram się zawsze posprawdzać i zawsze staram się naprawić, tak? Jestem mechanikiem już z ponad 20-letnim doświadczeniem, więc troszkę w życiu widziałem i troszkę w życiu się ponaprawiałem aut, więc w sumie to powiem wam, że sam nie wierzę, że jeden kabel zrobił takie zamieszanie w aucie. Kostka została tak prowizorycznie naprawiona wcześniej, żeby tylko sprawdzić, błędy zostały skasowane. Skrzynia biegi wymieniała, wszystkie sterowniki wróciły do żywych. Dzisiaj przyjechały części, kabel wymienili, znaczy w sumie no ja wymieniłem, rozebrałem kostkę, wymieniłem jeden kabel, inne zostały posprawdzane, prądy zostały posprawdzane, wszystko ok, więc taka historia. Gdzie uratowali żeśmy naprawdę no parę tysięcy pewnie klientowi, tak? Klient odebrał, myślę, że auto nie miało dużo przejechane, bo auto miało coś tam 120 tysięcy przejechane i to myślę, że był wiarygodny przebieg, więc takimi rzeczami też się zajmuję, aczkolwiek no wolę jakieś mechaniczne, no ale auta mamy takie, jakie mamy, więc trzeba też robić takie rzeczy, więc jak komuś się podobało, oczywiście łapka w górę. Zapraszam do komentowania. No i jak coś będzie ciekawego, to będę wrzucał dalej. No to chyba w sumie tyle, bo co można nagrać na temat jednego kabelka, który zrobił takie spustoszenie w aucie. Swoją drogą, w sumie to nawet nie wiem, co powiedzieć. No i myślę, że tym zakończymy. Wszystkich pozdrawiam, dzięki, że jesteście ze mną i na razie, cześć.